Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak uzyskać hi-hat idealnie dopasowany do werbla. Intro! Dzień dobry, moi kochani. Z tej strony Boniface, witam Was niezwykle serdecznie w kolejnym odcinku Self-Made Tips. Jest wtorek, godzina 18, zatem oczywiście czas na kolejną porcję wiedzy. Jak kłaniam się nisko. No i zapraszam na film oczywiście. Moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam, jak uzyskać hi-hat idealnie dopasowany do snera, do werbla. Po co? Zapytacie, po co? Otóż w mojej opinii hi-hat dopasowany do snera bardzo często decyduje o tym, jak brzmi cała sekcja perkusyjna, jak brzmi cała perkusja. Jeżeli to jest dobrze do siebie dopasowane, to oczywiście zyskuje to wszystko na brzmieniu. I teraz tak, o tym w zasadzie już, żeby tutaj nie gmatwać za bardzo, nawet rapował OSTR jakiś czas temu w kawałku chyba o robieniu bitów, jeżeli dobrze pamiętam. Mogę się mylić, ale w każdym razie wiem, że to Ostry gdzieś tam nawijał. Posłuchajmy sobie, słuchajcie, perkusji. To jest perkusja, która w zasadzie została odtworzona z jednego z ostatnich odcinków Self-Made Tips, także jeżeli go nie widzieliście, to Wam go podlinkuję. Robiliśmy tam tak zwany loop recording, parę rzeczy z nagrywaniem ścieżek MIDI Wam pokazałem, także będziecie mogli sobie zerknąć na ten materiał. W prawym górnym rogu go znajdziecie oczywiście. No i teraz, moi drodzy, pokażę Wam, jak to brzmi. No dobra, nie brzmi to źle, ale moim zdaniem mogłoby być troszeczkę ciekawiej. I żeby uzyskać taki hi-hat, który można powiedzieć, że jest niepowtarzalny dla żadnej innej produkcji, ja to wykorzystałem ten trik kilka razy, między innymi w jednym z utworów na ostatniej płycie. Utwór miał tytuł Jeśli kochasz, ponieważ nie mogłem po prostu znaleźć hi-hatu, który byłby dobrze dopasowany do mojej perkusji, do mojego werbla. W związku z tym, moi drodzy, jak to robimy? Oczywiście musimy odnaleźć nasz werbel, który w tym momencie brzmi tak, i musimy go zamienić w hi-hat. Robimy to w bardzo prosty sposób, mianowicie klonujemy go, kopiujemy sobie oczywiście tę ścieżkę MIDI i, moi drodzy, przechodzimy sobie w tę zakładkę tutaj, czyli Envelopes. Stąd wybieramy rodzaj filtra, ponieważ mamy tutaj sekcję filtra, czyli możemy odfiltrować częstotliwości. Wybieramy sobie high pass, czyli będziemy słyszeć tylko i wyłącznie wysokie częstotliwości. No i tutaj troszeczkę obniżamy tę gałkę. No i w zależności od tego, jak bardzo mięsisty chcemy mieć nasz hi-hat, taki wybieramy punkt odcięcia. Ja myślę, że taki będzie ok. Jeżeli chcemy, możemy to troszeczkę jeszcze podbić rezonansem, bo wtedy to już tam troszeczkę zmienia brzmienie. Ale jeżeli chcemy troszeczkę bardziej agresywny hi-hat, to jak najbardziej można. No i spróbujmy teraz tego posłuchać. I teraz tak, ten hi-hat nie ma prawa brzmieć źle w połączeniu z tym werblem, ponieważ są to tak naprawdę dwa te same sample, więc mają tę samą własność harmoniczną, dzielą te same częstotliwości, szczególnie wysokie, jeżeli mamy tutaj odfiltrowane częstotliwości z werbla, po to, żeby uzyskać brzmienie hi-hatu. Możemy jeszcze pokombinować sobie troszeczkę na przykład z odpowiednią głośności, po to, żeby mieć ten hi-hat troszeczkę innego rodzaju, krótszy. No i tych możliwości jest oczywiście dużo. No i myślę, że brzmi to dużo, dużo ciekawiej w tym momencie, także to tyle z mojej strony na dzisiaj. Moi drodzy, w tym odcinku Self-Made Tips, jeżeli uznajecie ten tip, tę poradę za pomocną i film Wam się podobał, pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim łapkę w górę. Pamiętajcie też o tym, żeby wbić do sekcji komentarzy i zostawić mi pomysły na kolejne odcinki z serii Self-Made Tips, bo ja je niezwykle często biorę pod uwagę. A ponadto, moi drodzy, jeżeli nie chcecie przegapić żadnych nowości z kanału Self-Made Beats, polecam serdecznie zasubskrybować go. Możecie to zrobić zaraz pod filmem. Kliknijcie sobie od razu też w dzwoneczek powiadomień, żeby YouTube przypomniał Wam o tym, że coś wpadło do mnie na kanał.
kanał. No i cóż, moi drodzy, to tyle z mojej strony. Dziękuję wam ogromnie za uwagę. Jestem Bonifacy, to był kolejny odcinek Self-Made Tips. Jeżeli znajdziecie chwilę, to możecie wpaść do mnie na inne media społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, SoundCloud. Oczywiście linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. W opisie pod tym filmem znajdziecie też odnośnik do naszej grupy facebookowej, gdzie toczymy dyskusje na temat produkcji muzyki i pomagamy sobie wzajemnie, także serdecznie zapraszam. W opisie znajdziecie link. Jesteście tam zawsze mile widziani, także wbijajcie śmiało. No i cóż, moi drodzy, to tyle z mojej strony. Dziękuję wam raz jeszcze za uwagę i do zobaczenia tutaj w przyszły wtorek o godzinie 18. Trzymajcie się ciepło. Cześć.